Zagrzała się dziewczyna, no. Zagrzała się. No ale niech trzyma tą energię na sobotę, bo będzie się tam naprawdę działo. Będzie fajnie. Kamila Kamiszka-Webrańczyk, cześć. Cześć, witam. Powiedz mi, tutaj się nie spodziewałem tego, jakby to było dosyć niecodzienne, chyba mało kto się na to nastawiał, że będzie między wami aż takie napięcie, że będzie aż tak agresywnie. No. Jakby z czego to wynikło? Czy aż tak Ania się wkurzyła? Ania się wkurzyła, tak. Ania, wydaje mi się, te pytania typu o sterydy, czy zrzucanie wagi działają jak płachta na byka. No ale o to w tym chodzi, żeby podkręcać atmosferę, żeby było gorąco. Zagrzała się dziewczyna, no. Zagrzała się. No ale niech trzyma tą energię na sobotę, bo będzie się tam naprawdę działo, będzie fajnie. Ty czujesz w Fame MMA, czy to środowisko takie mimo wszystko freakfightowe, gdzie jest dużo afer, takich napinek, to jest to, w czym chciałabyś uczestniczyć? Ja się dobrze czuję, bo ja też jestem wyszczekana i też mam cięty język, więc jakby spoko, tak? Jak ktoś mi tutaj coś powie, no to potrafię odpowiedzieć. Jak nie chciałabym bardziej iść w tym kierunku, żeby, nie wiem, przepychać się na tych ważeniach i tak dalej, bo to nie o to chodzi. No ale mam też cięty język, więc niektórzy twierdzą, że jestem arogancka. Spoko, jakby nie ma żadnego problemu, ale to jest ta pewność siebie. Gdybym nie była pewna siebie, to w ogóle nie wychodziła do oktagonu, tak? Właśnie o to w tym wszystkim chodzi, że trzeba być pewny siebie, trzeba w siebie wierzyć, bo jak tam wychodzisz, no to zamyka się klatka, zostajesz sam z zawodnikiem i trzeba się lać. Więc to chyba chodzi w tym wszystkim. A czy na przykład twój partner, mąż Artur Szpilka bierze udział w twoich przygotowaniach? Czy... Nie, ale on to tak przeżywa, jest on to tak strasznie przeżywa, że to jest coś niesamowitego. On się tak denerwuje, słuchajcie, że ostatnio jak wyszedł z mojej walki, był cały spocony. Cały był spocony, normalnie był jakby ktoś go prysznicem polał. Także on się bardzo to przeżywa, ale ja zawsze mówię, widzisz, ja mówię, to teraz masz to, co ja przeżywałam przez te 10 lat, jak chodziłam na twoje walki. Bo wiesz, no ja, i tym bardziej ja jestem kobietą, więc jak on widzi, że ja dostaję cios w twarz, to dla niego to też jest takie stresujące bardzo, tak, żeby mi się nic nie stało, żebym wyszła cała i tak dalej. A czy na przykład jest jakaś szansa bądź marzenie w którejś z waszych głów, że zawalczycie kiedyś na jednej gali dla jednej organizacji? To jest bardzo możliwe. Może. Nie mogę nic zdradzać, ale myślę, że 2022 będzie fajnym rokiem. Jeżeli wszystko się ułoży tak, jakbym chciała, to jeszcze zaskoczymy na pewno. A czy wiadomo, jaka to będzie formuła? Nic, nawet pierwszej literki? Nie. No dobra, to dzięki wielkie za rozmowę, powodzenia w sobotę. Dzięki wielkie. Była z nami Kamiszka.